Na obszarze Krakowa do dzisiaj zachowały się dwa wielkie, sztucznie usypane wzniesienia, pochodzące z najdawniejszych czasów. Tradycja, sięgająca przynajmniej XV stulecia, wiązała je z miejscami pochówku. Mieli tam spocząć legendarny założyciel Krakowa, imieniem Krak, oraz jego córka, Wanda. Dlaczego jednak te domniemane kurhany grobowe są puste w środku? Dzisiaj w Wielkiej Historii z Kamieniem Janickim zagadka kopca Kraka, czy też, jak kto woli, Krakusa. Odcinek powstał w oparciu o moją książkę Wawel – Biografia. Większy z kopców, identyfikowany z legendarnym królem, znajduje się na prawym brzegu Wisły, w odległości 3 km od Wawelu. Miał on pierwotnie około 16 metrów wysokości oraz średnicę u podstawy sięgającą 63 metrów. Kurhan Wandy na obszarze obecnej Nowej Huty, 10 km od wzgórza stanowiącego kolebkę Krakowa, był tylko nieznacznie niższy. Dawniej istniał jeszcze trzeci, skromniejszy kopiec, położony w Łobzowie. Zrównano go jednak z ziemią w połowie XX wieku w związku z budową stadionu sportowego. Zniszczony kopiec, na bazie bardzo późnej opowiastki wiązany z Esterką, fikcyjną kochanką króla Kazimierza Wielkiego, został spenetrowany w XVIII wieku, lecz w jego wnętrzu niczego nie znaleziono. Najbardziej znane ze sztucznych wzniesień, Krakusowe, też doczekało się badań. Nasyp został rozkopany przed II wojną światową, za pieniądze i pod naciskiem lokalnego magnata prasowego, Mariana Dąbrowskiego. Początkowo wykonano tylko niewielki lej, prowadzący do wnętrza domniemanego kurhanu grobowego. Odsłonięto 4% powierzchni pośrodku wzgórza. Wewnątrz było pusto. W tej sytuacji otwór poczęto poszerzać, także wreszcie objął niemal 80% podstawy kopca. Dąbrowski marzył o sukcesie, który dałoby się porównać z odkryciem legendarnej Troi. Odnalezienie grobu Kraka rzuciłoby nowe światło na historię miasta i kraju, a przy okazji stanowiłoby idealną pożywkę dla jego gazetowego imperium. Wszystkie te nadzieje okazały się jednak płonne. Wewnątrz kopca nie było pochówku. Znaleziono tylko kilka drobiazgów, w tym czeską monetę z końca X stulecia i okucie pasa, w stylu popularnym wśród awarskich koczowników, obecny w Małopolsce w wieku VIII. Trzecie wzniesienie, nazwane imieniem Wandy, nie było eksplorowane. Można się jednak domyślać, że i ono w środku jest puste. Tak bardzo skromne rezultaty badań sprawiają, że kopców nie da się nawet powiązać z żadną konkretną epoką historyczną. W literaturze przedmiotu przewijają się przeróżne interpretacje. Niektórzy sądzą, że dwa główne wzniesienia zostały usypane nie w średniowieczu, ale wcześniej, chociażby przez Celtów. Na temat kopca Esterki pisze się z kolei, że być może powstał dopiero w XVI stuleciu. W starszych źródłach nie ma bowiem o nim żadnej wzmianki. Przeważa jednak opinia, że kopce, przynajmniej te największe, to wytwór Wiślan. Plemienia, które w VIII stuleciu stworzyło w Małopolsce zalążki państwa i przez pewien czas było główną siłą polityczną nad Wisłą. Sztuczne wzniesienia miałyby stanowić widomy ślad po lokalnej dynastii, którą otaczano respektem czy wręcz swoistym kultem i której protoplasta lub ważny przedstawiciel faktycznie mógł nosić imię Kraka Krakusa. Do łask wraca też dawny pogląd, w myśl którego kopce faktycznie były miejscami pochówku. Profesor Kazimierz Radwański, a więc jeden z wiodących ekspertów w tematyce prapoczątków Krakowa, komentował: brak grobu w kopcu Krakusa spowodował uznanie badań za nieudane. Nie brano jednak wtedy, w latach 30. XX wieku, pod uwagę możliwości pochówku nakurhanowego. Sztuczne wzniesienia z okolic Wawelu stanowią pewien ewenement. Nie mają zbyt wielu analogii na ziemiach polskich czy nawet słowiańskich. O samym sposobie chowania zmarłych w czasach wiązanych z Wiślanami wiadomo jednak sporo. Wykopaliska z ostatnich dekad wykazały, że często słowiańskie groby znajdowały się ponad ziemią, a nie pod nią. Ciała poddawano kremacji, a prochy były umieszczane w specjalnym naczyniu, nazywanym popielnicą. W Krakowie urna mogła być umieszczona na kopcu,
lub na słupie stojącym na jego wierzchołku. Kontynuował swój wywód profesor Radwański. Jeśli tak było, swoiste mauzolea na kopcach nie miały prawa przetrwać dziejowych zawieruch, a zwłaszcza chrystianizacji kraju. Dzisiaj natomiast nie powinniśmy się dziwić, że kopce są puste w środku. W żaden sposób nie podważa to ich znaczenia, ani nie sprawia, że są mniej ciekawe. Jeśli ta historia przypadła Wam do gustu, polecam moją książkę Wawel Biografia. Znajdziecie w niej o wiele więcej ciekawostek z dziejów tej rezydencji oraz samego Krakowa. Polubcie też ten materiał, zasubskrybujcie nasz kanał i zostawcie od siebie jakiś komentarz. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że warto robić kolejne odcinki.